Witam Was wszystkich. Witam sponsorów. Witam zaproszonych gości. Nie będę mówił dzisiaj już po nazwę, chociaż wszyscy widzą, że duża nazwa San Pellegrino jest. Jest również na stole. Chcę powiedzieć o dniu dzisiejszym, o tym wyścigu, który się odbył. Skończyło na 18 łódek, skończyło 9, tak? Panie sędzio główny. Odnośnie sędziego głównego, pięknie nam ustawia trasę. Jesteśmy bardzo zadowoleni jako zawodnicy z tego ustawienia. To wszystko. Ja już wiem, dlaczego wyszedł tak pani to ustawienie, bo bardzo mi to odpowiada. Jest dzisiaj na trzecim miejscu i liczymy, że tak zostanie. To będzie na pewno bardzo ważne trofeum, jeżeli to będzie zbytko czego się życzy. A teraz wszystkich zapraszamy do kilku chwil muzyki. Potem zaczną się magiczne wydarzenia. Ameryka.
daj nieograniczonych możliwości. I ja go pytam tak, David, no lewa, jak ty to robisz? A on mówi, Sławek, aha, bo Sławomir mi na imię. Mówi, Sławek, niedobre pytanie. Ja ci mogę powiedzieć, na jakich psychologicznych zasadach funkcjonuje ta sztuka. I mówi do mnie tak, my iluzjoniści, no tak, no mnie powiedział. Mówi, my iluzjoniści pracujemy na bazie pozytywnych wrażeń wizualnych. I jeżeli tniesz sznurek, to utnij go w środku na dwie równe części, mniej więcej równe części. Wtedy twoja widownia odniesie wrażenie, że rzecz jest zrobiona tak, jak należy. Słuchajcie, to jest duża psychologia, z tyłu głowy się odbyła, to całą książkę na ten temat napisano. Ja wam nie będę tego przytaczał, ale on tak powiedział i tak naprawdę jest. I mówi tak. I wtedy widzom się wydaje, że rzecz jest zrobiona jak należy. Bo jeżeli utniesz sznurek tak, że uzyskasz dwa różnej długości kawałki, zobaczysz w oczach widowni dyskomfort wizualny. Unikaj tego. Mówi, pamiętaj, dwa sznurki jednakowej długości robią lepsze wrażenie, a poza tym takie sznurki będziesz mógł powiązać węzłem i po rozwiązaniu okaże się, że to jest jeden kawałek sznurek. Ameryka, proszę Państwa, kraj nieograniczonych możliwości. Jaką my za mało mamy? I pokażę Wam, szanowni, mój najlepszy numer, jaki mam w repertuarze. Pokazywałem go 6 tygodni temu, dokładnie 6 tygodni temu, przed królową angielską. Tak. Dziękuję za to uznanie Państwa. Jeszcze ubranko załazie odpowiednie do tej sztuki. No, przynajmniej ona tak twierdziła, że jest królową angielską. Dokładnie powiedziała mi tak, mówi tak, Sławek, bo, aha, mówię, mówi tak, Sławek, jak ty jesteś dobry iluzjonista, to ja jestem królową angielską, tak mi cholera powiedziała. Ale macie Państwo referencję z najlepszej ręki i możecie w spokoju obejrzeć rzecz dotyczącą geniuszu ludzkiego umysłu. Co człowiek jest w stanie, no nie dlatego, że ja to wymyśliłem, ale co człowiek jest w stanie wymyślić z kawałkiem papieru, że taka dykta to papier. Kiedy ją rozłożyć, staje się tubusem. I ten tubus, szanowni, jest w środku pusty. Byłoby mi miło, gdyby Państwo uwierzyli mi na słowo, ale proszę sobie nie robić wyrzutów, jeśli mi nie wierzycie. Jestem przyzwyczajony, że mi się nie wierzy i dlatego wybrałem sztukę demonstratywną, żeby dowodzić prawdziwości swoich słów. Poza tym to służy do tego, żeby przykryć to krzesło i gdyby nie było puste, to nie mógłbym przykryć tego krzesła. Ale tak, przykrywam. I co się dzieje? Państwo nie widzicie tego krzesła, ale wiecie, że ono tam jest, bo tu nie ma żadnej zapadni. A poza tym, gdybyście zapomnieli, w jakiej pozycji krzesło jest w środku kartonu, to ten biały symbol na czarnym tle wam o tym przypomni, tak? Nie, o cholera, tu jest oparciem do dołu, a krzesło jest oparciem do góry, przepraszam. Pomyłkowo źle zrobiłem. O, teraz jest tak jak należy, tak? Krzesło w środku w tej pozycji. O, niepotrzebnie zadawałem sobie tyle trudu z obracaniem całości, bo wystarczyłoby tylko obrócić ten znak i na jedno by wyszło, prawda? Ale co ciekawe, uwaga, co ciekawe, kiedy odwracam ten symbol, odwraca się również krzesło w kartonie. To jest ten numer. Nic lepszego nie ma. Dla sceptyków mogę powtórzyć. Ponownie obracam symbol i krzesło ponownie się odwróciło. To mój najlepszy numer. Nic lepszego nie mam, jak Boga kocham. Dobra, dobra. Żarty na bok, szanowni. Ja przecież nie oczekuję od inteligentnych ludzi wiary w taką niedorzeczność, że obrót papierka tu może spowodować obrót mebla w środku. Przecież to nie jest możliwe. Ale można obrócić to krzesło w kartonie. Jest taki sposób. Wiecie Państwo jak? Trzeba obrócić krzesło razem z kartonem. I kiedy obrócić krzesło razem z kartonem o 360 stopni, karton o 360 stopni, to krzesło w środku logiczną koleją rzeczy obraca się o 360 stopni. Prawda? Ale kiedy obrócić tylko o pół, o 180 stopni, krzesło logiczną koleją rzeczy obraca się o 180 stopni, o pół i stoi już do góry nogami, tak?